Halo, kilka słów o obecnym czasie. Chciałam mówić kilka słów na temat perspektywy proroczej i kierunku, jaki w tej chwili jest dla nas wszystkich. Obecny czas mówimy o charakterze Bożym, o namaszczeniu. Jest to na pewno bardzo spójne z tym wszystkim, co dzisiaj było mówione. Perspektywa prorocza, jeśli jest nieukształtowana, może narobić bardzo dużo bałaganu. Poprzez perspektywę proroczą możemy przynieść dla nas błogosławieństwo, jak również przekleństwo. Salomon uczy, że siła wołu przynosi pomnożenie plonu, ale on sam brudzi stajnię. Przeczytam to jeszcze raz i bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Salomon uczy, że siła wołu przynosi pomnożenie plonu, ale on sam brudzi stajnię. Jednak warto znieść bałagan, aby doświadczyć rozwoju. Przypowieści 14:4. Gdzie wołów brakuje, tam żółb jest pusty. Dzięki mocy wołów plon jest obfity. Trzeba. Musimy podjąć ryzyko, aby nie bać się perspektywy proroczej. Musimy podjąć ryzyko, aby w naszych kościołach nauczyć się kształtować perspektywę proroczą. Perspektywa prorocza, kiedy się kształtuje w kościele, robi to sporo bałaganu. Wiecie, co chodzi? I trzeba przez pewien czas to znieść. I tego się nie wolno bać. Nie możemy się bać niedojrzałych ludzi, ponieważ kiedy boimy się niedojrzałych ludzi, w ten sam sposób okazujemy swoją niedojrzałość. Kiedy przychodzą do siebie ludzie i są niedojrzali i mówisz im stop, to okazujesz swoją niedojrzałość. Nie mówię o tym, abyśmy folgowali pewnej głupocie. Wiecie, o co chodzi? Absolutnie nie. Uważam, że warsztaty prorocze, które zostały nagrane, maksymalnie wyczerpały temat, mówiąc o tym, jaka jest różnica między osobą proroczą a prorokiem. Prorok, najkrócej mówiąc, wskazuje kierunek. Rozumiecie? Jeśli dopuszczamy do głosu ludzi, którzy nie są prorokami, ale są tylko i wyłącznie osobami proroczymi i takie osoby doradzają nam w kościele, tak? Tworzy się co? Bałagan. Nie uzyskujemy pożądanego efektu. Kiedy jesteś powołany na osobę proroczą lub na proroka, musisz się przede wszystkim rozprawić z odrzuceniem i osądem. Ja mam takie swoje powiedzenie, że jeśli ktoś prorokuje i nie chce, aby jego proroctwo było osądzane, to niech nie prorokuje. Musisz być wolny również od odrzucenia. Chcę wam złożyć świadectwo o takiej pewnej kobiecie. Mówiłam to już u nas w kościele. Natomiast jest to takie mocne świadectwo proroka i postawy, jaką ona w sobie wytworzyła. W 500-osobowym kościele była sobie starsza kobieta, która była prorokiem. I w pewnym momencie dostała od Boga słowo do pastora. I to słowo było słowem osądzającym, bardzo osądzającym. I powiedziała, że jeśli nie zawrócą ze złej drogi, w przeciągu 3 miesięcy Kościół się wyzeruje. Pastor jej nie posłuchał i w przeciągu 3 miesięcy Kościół się wyzerował. Ta kobieta przez 3 lata chodziła po ulicach Stanów Zjednoczonych z taką nalepką, że jest Jezabel. Rozumiecie? Była Bożym urzędnikiem, była prorokiem. I ten pastor w ciągu tych 3 lat miał bliskie spotkanie z Bogiem i Bóg do niego powiedział, czy wiesz, z kim miałeś do czynienia? Miałeś do czynienia z moim urzędnikiem. To był mój urzędnik. I ten pastor postanowił odnaleźć tą kobietę. I kiedy ją odnalazł i kiedy z nią porozmawiał, to powiedział do niej, że uznaje to, co ona do niego powiedziała. I zapytał się jej, czy chciałabyś dalej ze mną współpracować. I ona z uśmiechem na ustach powiedziała tak. Ona była wolna od odrzucenia. Była wolna od osądu. Rozumiecie? I powiedziała do niego tak. I jej postawa bardzo zbudowała tego człowieka. I on do niej powiedział, ale od tak po prostu jesteś w stanie z powrotem ze mną współpracować? Ona mówi, że tak. Bo kiedy wchodziłam na urząd proroka, to nie spodziewałam się tronu, ale tego, co spotkało mojego Pana. Spodziewałam się tego, że mnie ukamienują, ukrzyżują lub zabiją. Rozumiecie? To właśnie ta służba musi być wolna od wszelkiego rodzaju deficytów.
Perspektywa prorocza jest potężną bronią w ręku Kościoła. Potężną bronią. Ale kiedy jest źle zrozumiana, kiedy jest źle interpretowana, to robi najwięcej bałaganu. Najwięcej. Są kościoły, które się zamknęły na perspektywę proroczą, dlatego że zostali poranieni. Zostali poranieni perspektywą proroczą, dlatego że w ich otoczeniu nie znaleźli się apostołowie, którzy nauczają i którzy przede wszystkim kształtują służbę proroczą. Rozumiecie? Chcę wam to powiedzieć, żebyście się nie bali w swoich kościołach kształtować perspektywy proroczej i żebyście się nie bali ludzi niedojrzałych. Perspektywą proroczą trzeba zarządzać, a proroctwa trzeba co? Osądzać. I osoba, która jest osądzana, rozumiecie, musi być wolna od osądu. Musi być wolna. Osądzamy proroctwo. Czyli jaką postawę miała ta kobieta? Właściwą postawę. To była właściwa postawa. Ona się nie ubiegała przed tym człowiekiem, nie mówiła, musisz mnie słuchać, jestem prorokiem. Jej zadaniem było przekazać słowo i odeszła. Słowo zostało nieprzyjęte i ona odeszła. Rozumiecie? Przyjęła odpowiednią postawę. Oceniamy służbę prorocką na podstawie owocu. Na podstawie owocu. Nie możemy się tego bać. Wielokrotnie strategia może być bardzo dobrą strategią, ale na co patrzymy? Na rezultat. Interesuje nas rezultat. Nie interesuje nas strategia dla strategii. Interesuje nas rezultat danej strategii. A więc perspektywę proroczą oceniamy na podstawie owocu, a nie na podstawie metod, jakimi ona się posługuje. Diabeł jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju fałszerstwa w sferze proroczej. Jednocześnie nie możemy być tymi, którzy zwalają całą winę na diabła. Jeśli furtki w swoim życiu są pootwierane, jeśli nie jesteś zdrowy psychicznie, to diabeł przyjdzie do ciebie z wszelkiego rodzaju czym? Fałszerstwem. A więc dla osób proroczych podstawową rzeczą jest być co? Zdrowym psychicznie. Musimy być zdrowi psychicznie, żeby Bóg w odpowiedni sposób mógł się przez nas poruszać. I tutaj warsztaty prorocze, słuchajcie, one są do wykucia na blachę. One są do wykucia na blachę, a z drugiej strony musisz być elastyczny w Duchu Świętym. Musisz być elastyczny w Duchu Świętym, trzymając się zasad, ale czasami wyglądać spoza tak zwanego kijka, żeby coś więcej zobaczyć. Zasadą Bożą na przykład jest to, że na kogokolwiek położymy ręce, oni będą uzdrowieni. Czy tylko w taki sposób Bóg uzdrawia? Czy Bóg uzdrawia tylko i wyłącznie poprzez nałożenie rąk? Nie, ponieważ ja zostałam uzdrowiona z choroby skóry, kiedy się wykąpałam w wodzie z musztardą. Nikt na mnie nie kładł rąk. Musicie być elastyczni. Musicie być elastyczni w Duchu Świętym. Musicie mieć do siebie bardzo duży dystans. Nie możecie się bać. Nie możecie się wstydzić. Musicie być wolni od kompleksów, tak zwanych cichych zabójców. To jest wszystko dla osób proroczych. Zobaczcie, czy fałszerze podrabiają monety? Nie. Co podrabiają? Duże banknoty. Dlaczego? Bo one mają duży wpływ. Diabła nie interesuje, kiedy w kościele ludzie się bawią perspektywą proroczą. Jego to w ogóle nie interesuje, jemu to w to kraj. Kiedy chodzimy i prorokujemy do siebie w kółko. Miałam o tobie sen, widziałam węża na szyi, rozumiesz? Na pewno umrzesz, on cię udusi. Wiecie, o co chodzi? W ogóle uważam, że jest taki koniec tych rzeczy. Że następuje zupełnie inny czas. Że czas pożarów się zakończył, a perspektywa prorocza będzie we właściwy sposób używana i będzie nakierowana na zewnątrz. Na zewnątrz. Amen. Rozumiecie? Ponieważ to my, co robimy, wytyczamy kierunek. My mamy się w taki sposób modlić, aby przynosić kierunek do kościoła i mówić, idziemy na wschód, idziemy na zachód. Idziemy teraz na tamtą ulicę, idziemy na tą ulicę. Będziemy tam głosić. Konsekwencją tego głoszenia będzie to nawrócenie, a to nawrócenie będzie konsekwencją otwartych tych i tych drzwi. Rozumiecie? Diabeł się cieszy, kiedy się rozdrabniamy. Kiedy się po prostu bawimy pewnymi rzeczami. A więc analogicznie stara się zniszczyć i podrobić lub osłabić rzeczy, które budzą w nim największy strach. To, co budzi w nim największy strach, rozumiecie? Tam, gdzie on zasiada, tam, gdzie są jego warownie,
to on w ogóle pilnuje tych rzeczy, stąd utrzymuje ludzi na jakimś etapie choroby na przykład psychicznej, rozumiecie, żeby odpowiednio nie wchodzić w ogóle w perspektywę proroczą i jej nie oglądać. Na przykład może być naprawdę autentyczne słowo od Boga, ale interpretacja może być zupełnie fałszywa. I wtedy tak naprawdę w ogóle rzecz jest nietrafiona. Totalnie rzecz jest nietrafiona. Słowo naprawdę może być od Boga, ale jeszcze do tego wszystkiego jest bardzo ważne, jak są rzeczy interpretowane. I teraz posłuchajcie, nie porównujcie się z nikim. Każdy z proroków był inny. Byli tacy, którzy prowadzili narody, byli tacy, którzy mówili na ucho do królów i nie wolno ci się porównywać. I jeden miał wpływ i drugi miał wpływ. Może jesteś osobą, która będzie taką osobą, która robi wyłomy, wykopuje drzwi, a może będziesz tylko i wyłącznie taką osobą, która szepcze swojemu pastorowi do ucha i pogódź się z tym. Nie masz po prostu pewnej osobowości i Bóg do pewnych rzeczy cię, co nie użyje. Nie użyje cię, bo nie masz pewnej osobowości. I tu chciałam powiedzieć kilka słów na temat namaszczenia. Nawiążę do tego wszystkiego, co dzisiaj tak naprawdę było mówione. Ja to głoszenie miałam już u nas w kościele. Jest ogromna różnica między namaszczeniem a mocą. Dzisiaj doświadczyliście upadków i tak dalej. Usłużyła wam moc. Trwałe zmiany, kiedy się w was pojawią, to znaczy, że usłużyło wam namaszczenie. Namaszczenie, które jest na danym człowieku, ono w was zostawi trwały ślad. Ale upadacie tak naprawdę pod mocą Ducha Świętego. Rozumiecie? Jeśli wielokrotnie upadałeś pod mocą i żadne zmiany tam się w tobie nie dokonywały, to znaczy, że namaszczenie tego człowieka tobie na przykład nie usłużyło. Na namaszczenie składają się prawda, moc i objawienie. A więc namaszczenie to jest skumulowana dawka prawdy, mocy i objawienia. A więc człowiek namaszczony to człowiek, który zna prawidła jakiegoś zagadnienia, posiada umiejętność wykonania zadania i widzi rzeczy, które należy zrobić. To jest definicja namaszczenia. I każdy z nas jest inny. Nad każdym jest inne namaszczenie i trzeba tego strzec. Jak oka w głowie, to jest twój dar, to jest perła. Musisz się strzec, musisz się pielęgnować. To jest Boże pomazanie nad tobą. To tak jakby sam Bóg w ogóle dotknął twojego czoła. Rozumiesz, powiedział, do tego cię namaszczam. Do tego ci daję mandat. Takie ci daję zlecenie. Jest taki pewien ewangelista, nazywa się argentyński, nazywa się Carlos. Jak? Anacondia. Carlos Anacondia. Był człowiekiem, który handlował jakimiś zwykłymi częściami zamiennymi, ale Bóg powołał go na ewangelistę. I wiecie, ja już abstrahuję w ogóle, bo my generalnie znamy dużego ewangelistę bez Reinharda Bonke, ale kiedy pobadałam sobie Anacondię, to Anacondia ma potężne owoce swojej działalności. Kiedy Anacondia współpracował z jakimś kościołem, powiedzmy, przeczytałem ostatnio, że współpracował z kościołem przez 3 lata, który miał 500 osób i w przeciągu 3 lat ten kościół urósł do 2500 osób. I wiecie, jaka jest informacja o Anacondii? Jest o nim taka informacja, że z jego wyjazdem nic się nie kończyło. Nie odchodziła moc, a przebudzenie się nie kończyło. Amen. Z wyjazdem wielokrotnie Reinharda Bonke kończyło się przebudzenie i wszystko, co on tam mówił, rozumiecie? Ale kiedy Anacondia odjeżdżał, zostawiał po sobie trwały ślad. To było namaszczenie. I chcę wam powiedzieć, jakie on miał namaszczenie. Bóg do niego powiedział tak, każdą ewangelizację będziesz rozpoczynał w taki sposób, że będziesz urągał siłą demoniczną na tym miejscu. Będziesz podważał warownię. I tu się kłania ruch wstawienniczy. Rozumiecie? Taki był Anacondia. Anacondia był jak armata. Jak on się zaczynał modlić, to jego zespół tylko uspokajał ludzi i mówi, nie bójcie się. My wiemy, co za chwilę się będzie działo. Anacondia urągał diabłu na pewnym terenie do tego stopnia, aż siły demoniczne zaczęły się manifestować. On w ogóle nie głosił Ewangelii, dopóki mocarz nie był związany. I rzucam wam wyzwanie w stawiennicy. Anacondia nie modlił się w ogóle, dopóki warownia nie była podważona. Rozumiecie? Dopóki mocarz nie był związany. Kiedy mocarz został związany, Anacondia wiedział, bo chodził z Bogiem. I mówi, teraz jest czas. Teraz jest czas na to, aby głosić Ewangelię. I to są autentycznie pozapisywane świadectwa jego działania. Kiedy głosił Ewangelię, każeł
Na jego głoszeniu urósł 35 cm. Ludziom wyrastały zęby, odrastały nogi. Nikt na nich nawet nie kładł rąk. Postudiujcie sobie jego życie. Postudiujcie sobie życie tego ewangelisty. Chodził w pierwotnym namaszczeniu, do którego powołał go Bóg. Z nikim się nie porównywał. Ludzie do niego mówili, ty jesteś pyszny, w jaki sposób ty głosisz Ewangelię. Ty masz głosić Jezusa, a nie wyzywasz diabła na ulicach Afryki. A on wyzywał diabła. On wyzywał diabła do tego stopnia, aż się zamanifestował. Rozumiecie to? I teraz popatrzcie. On uwierzył w pomazanie Boże. Uwierzył w pomazanie Boże. Uwierzył, że sam Bóg pomazał go i że sam Bóg do niego powiedział, w jaki sposób ma ewangelizować. Łapiecie to? Nad każdym z was jest zupełnie inne namaszczenie. Nie patrz na namaszczenie moje, ponieważ nie masz mojej służby. Moje namaszczenie mogłoby cię zabić. Rozumiesz? Nie prosz o czyjeś namaszczenie. Pracuj na namaszczeniu swoim. Na tym namaszczeniu, które jest przyporządkowane do twojego życia. Do rzeczy naturalnych i nadnaturalnych. Do twoich talentów, darów i do twoich marzeń. To jest namaszczenie. Każdy z nas jest inny, inny, inny. I tak się tworzy cudowny zespół. I w taki sposób możemy wpływać na różnych poziomach. Kształtujcie swój charakter i rozpoznawajcie swoje namaszczenie. Namaszczenie jest... To jest skarb. Podejdźcie do tego bardzo poważnie. To jest twój skarb. Musisz go strzec. Broń go. Żeby ci wszyscy mówili, że zwariowałeś, to ty wiedz, że wiesz, że wiesz. Jakie jest twoje namaszczenie?